Panie ministrze, pojawiły się dzisiaj głosy generała Gawora, byłego wiceszefa WOR-u, który stwierdził, że te zarzuty, które prokuratura postawiła, to są dywagacje, to są życzeniowe jakieś postulaty, które nie są, nie liczą się z budżetem, jakim dysponuje WOR. Jak się pan odnosi do takiej opinii? Bardzo mnie dziwi taka opinia pana Gawora. Uważam ją za tendencyjną i niekompetentną oraz za rodzaj politycznej interwencji z jego strony. Nie ma ceny, którą by można było zrekompensować życie prezydenta Rzeczypospolitej i polskiej elity narodowej. Na tym tle tej tragedii formułowanie takich opinii, jakie sformułował pan Gawor, jest po prostu jakimś straszliwym komentarzem do stanu moralnego i duchowego obecnych elit rządzących. Wczorajsza dymisja generała Bielewnego, ona wyczerpuje już pole odpowiedzialności jakby Biura Ochrony Rządu odnośnie tych zarzutów, które są postawione? Moim zdaniem zdecydowanie nie. Ustawodawstwo normujące pracę Biura Ochrony Rządu w tej sprawie jest jasne. Obarcza ono bezpośrednią odpowiedzialnością za ochronę prezydenta, szefa Biura Ochrony Rządu i obarcza taką samą odpowiedzialnością ministra spraw wewnętrznych i administracji, który w ustawie jest zobowiązany do szczegółowego określenia zakresu ochrony prezydenta Rzeczpospolitej. Więc albo czynności, które miał zlecone pan pułkownik, a obecnie generał Bielawny, zostały mu zlecone przez pana ministra Millera, albo nie zostały zlecone przez pana ministra Millera. Tak czy inaczej ponosi on pełną odpowiedzialność za działanie podległej sobie służby. Obecny minister spraw wewnętrznych... nadzorowanej przez siebie służby. Obecny minister spraw wewnętrznych tak mocno dystansuje się od tych zarzutów, mówiąc łagodnie, od zarzutów prokuratury. On mówił o tym, że one nie miały wpływu na bezpieczeństwo lotu. Jednocześnie pojawiają się takie zastrzeżenia wobec opinii biegłych, na której się oparła prokuratura, że jeden z biegłych jest zamieszany w jakiś sposób w spór prawny z biurem i to jest ta opinia jest efektem tego. Ja nie znam sytuacji osobistej poszczególnych osób, także tych biegłych, więc do tego nie chciałbym się ustosunkować, bo nie mam żadnej wiedzy. Słyszałem, że jest dokładnie przeciwnie, ale powtarzam, nie chcę tego rozstrzygać. Jest oczywiste, że Biuro Ochrony Rządu nie ma i żadne akty normatywne nie sugerują tego, by miało w obowiązku zapewnić bezpieczeństwo samego lotu, ale miało obowiązek dokonanie dokładnej inspekcji i rozpoznania lotniska, czyli miejsca, gdzie miał wylądować i przebywać prezydent Rzeczypospolitej. Gdyby to zostało zrobione, gdyby to nie zostało zlekceważone, a gdyby Biuro Ochrony Rządu w tej sprawie pracowało przynajmniej tak, jak pracowało przy analogicznej wizycie wcześniej Aleksandra Kwaśniewskiego, to samolot Tu-154 nigdy by na tym lotnisku, jako nieprzygotowanym do wylądowania, nigdy by nie mógł tam polecieć, a więc do tej katastrofy, do tego dramatu by nie doszło. Pan minister spraw wewnętrznych Jerzy Miller, pan Bielawny oraz pan Janicki nie dopełnili obowiązku ustawowego, jaki na nich spoczywał. Co więcej, lekceważyli ten obowiązek, próbowali twierdzić, że go nie było, mataczyli w całej tej sprawie, a pan minister Jerzy Miller wręcz twierdził, że takich unormowań ustawowych nie ma. Kłamał. Do zespołu docierały jakieś sygnały na temat fałszowania, zmian, jakiejś dokumentacji operacyjnej BOR po katastrofie? I owszem, docierały takie informacje. A można dowiedzieć się, jak to jest wszystko, dotyczyło? To jest wszystko, co mogę na ten temat powiedzieć. Ale ten zarzut prokuratury, który postawiony został generałowi Bielawnemu, pana zaskoczył? Nie, nie zaskoczył. Nie zaskoczył mnie, podobnie jak całokształt stanowiska prokuratury. Chcę
przypomnieć, że zespół formułował te zarzuty już 8 miesięcy temu, a większa część, czy jakaś część dokumentacji prezentująca, pokazująca uzasadnienie tych zarzutów jest zawarta w Białej Księdze Smoleńskiej Tragedii, którą zespół opublikował w czerwcu ubiegłego roku. Jeżeli ona jest opublikowana, to mógłby Pan skreślić w dwóch zdaniach, na czym polegały te zmiany, czy te... Nie, mówię o większej części dokumentacji pokazującej zasadność zarzutów, na przykład niedopełnienia obowiązków. Chodzi o unormowania prawne obligujące BOR do ochrony i do inspekcji tego terenu, a także relacje funkcjonariuszy BOR-u, którzy wyraźnie nie mieli wskazane przez swoich zwierzchników realizację tych obowiązków, do których ustawy ich zobowiązywały. Bardzo. Chciałem jeszcze tylko zapytać, czy Pana zdaniem ten dokument, który rozdzielał wizyty, który jest w Białej Księdze, tak słabo odbity, czy on jest zbyt mało nagłaśniany? Bo ja sądzę, że... No, liczę na Pana w takim razie i na innych przedstawicieli prasy. Proszę Państwa, no my nie jesteśmy instytucją zajmującą się, tak powiem, przekazywaniem medialnym tych informacji. My zbieramy informacje, analizujemy informacje i je Państwu przedstawiamy, a to już jest rolą mediów, no, nasze uczciwe. Radio internetowe ma... Bardzo się cieszę, no ale to Państwa rola, nie moja. Nie mam pytania, czy to jest przełom w śledztwie zarzuty jedynicy generała Boru? Jesteśmy bliżej prawdy. Przełomem było ustalenie tych faktów i ich zebranie oraz udostępnienie opinii publicznej w Białej Księdze. Dobrze, że prokuratura działa zgodnie z prawem. Czy będzie to przełom, zależy w dużym stopniu od tego, na ile działanie urzędników na najwyższym szczeblu, takich jak prezydent Rzeczpospolitej, a poszczególni politycy, którzy dążą do tego, żeby zablokować działanie prokuratury, będzie skuteczne lub nie. Mam nadzieję, że będzie nieskuteczne. Mam nadzieję, że prokuratura nie będzie wstrzymywała swoich działań tylko dlatego, że niektórzy boją się, iż prawda zostanie ujawniona i dowiemy się wreszcie, kto był odpowiedzialny za tragedię smoleńską. Ale trzeba odnotować, że naciski na prokuraturę mające zablokować dochodzenie prawdy są obecnie olbrzymie i że bierze w nich udział bezpośrednio prezydent Rzeczpospolitej. Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie. Media podały, że wstępuje Pan do Prawa i Sprawiedliwości. Może Pan to potwierdzić? Rzeczywiście Ruch Katolicko-Narodowy od dłuższego czasu prowadzi rozmowy z Prawem i Sprawiedliwością. Uważamy, że powinno nastąpić skoncentrowanie wszystkich sił patriotycznych wokół PiS-u. To są wiadomości prawdziwe. Dziękuję bardzo. Dziękuję.